to co? To po... Co tam? Zaczęliście już szukać Martina Lee? Nie, mówiłam ci, nie zacznę obłady bazując na przeczuciu Spidermana. Ale mówię ci, to musi być on. Załatw jakieś mocne dowody, to pogadamy. Mocne dowody. To jest jego kumpel Martin Lee. Czemu on jest konfidentem? Hej, to ja. Hej, co o tym wszystkim myślisz? Chyba nawaliłem. Przeze mnie dzieciak stracił ojca. Za dobrze cię znam, by cię prosić, byś się nie zadręczał. Zaraz wam powiem, co było w poprzednim odcinku. Gdyby ktoś na YouTube oglądał albo... W ogóle go nie szukają. Nawet Yuri mi nie wierzy. W takim razie sami go znajdziemy. Trochę węszyłam w tej sprawie. Sprawdź ten adres. W zeszłym roku Martin Lee wykupił pakiet kontrolny akcji tego centrum recyklingu. Myślisz, że się tam ukrywa? Może. Na pewno nie ma go w Fist. Jeśli nie zastaniesz go w tym centrum, może natkniesz się na coś, co cię do niego doprowadzi. Tak! Brawo, MJ. Dam znać, jak się czegoś dowiem. A, jeszcze jedno. Spider-Man. Rozmawiałam z detektywem, który przesłuchiwał demony. Twierdził, że Martin Lee potrafi, cytuję, skazić człowieka. Skazić? Co to znaczy? To taka kontrola umysłu, która wyzwala negatywną stronę ofiary. Sprawia, że robi rzeczy, których normalnie by nie robiła. Trochę to naciągamy. I mówi to gość, który biega po ścianach. No, więc tam, co chciałem powiedzieć. Co żeśmy robili? Aha. No, była ceremonia nagród. Niestety ojciec tego synka zginął, tego Milesa. I co ja tu mam? Coś jest na tym dachu, czy o co chodzi? Moi drodzy, jestem zmuszony po raz... Kolejna kamera. To musi być Black Cat. Zazdrosny, że odwiedzam innego mężczyznę? Na to liczę, ale musisz wiedzieć, że nie lubię łobuziaków. Ona nie lubi łobuziaków. A co lubi? Tu coś pewnie będzie. O! Drży mi pad w tym miejscu. Ha! Jest. Czemu to robisz, Felicio? Wiesz, że i tak cię złapię. Felicio. No, no i tyle. I teraz się okazuje, że ten Chińczyk to od tej cioci May, dobry Chińczyk, nie jest wcale dobrym Chińczykiem, tylko po prostu, jak słyszycie, zaraża ludzi. Wirusem z Wuhan na pewno. I tyle. Wnoszę o minutę przerwy dla korca. Moi drodzy, można pamiętajcie, że można timeoutować tym. Aha, ale kolec ma moda. Nie, nie ma moda. No można go timeoutować za bitsy, no ludzie, no. Jak tak bardzo wam zależy na tym, żeby kolec się nie odzywał na czacie, to macie taki przycisk na dole. Jezu, po co ja to oglądam? Czy zapachołki będzie można? Wątpię. Czekajcie, bo tu się coś dzieje, a ja tu muszę uratować świat przecież. Patrzcie, jaki jestem, kurde, Spider-Man. Narkotyki to chyba najgorsza działalność przestępcza. Narkotyki, na pewno w pierwszej piątce. Co to jest? Sproszkowany róg nosorożca? Made by Fisk? Kurde, tu co chwilę są jakieś rzeczy do... To się nie da misji robić, wiecie? Kolejna kamera. Tak, to wygląda jak Black Cat. Black Cat! Biedny
pająk. Wiem, że cię zawiodłam, nie dając się naprostować, ale po co zmieniać ideał? No jest tam, widzę to. A tu. Miau. Chyba sprzedają tu rzadkie wina. Rozszerza działalność. Muszę ją uprzedzić. No takie znajdźki same się zbierają co nieco. Chwilę coś, no trochę tak jest. Ale nie są na szczęście jakieś uciążliwe, po drodze są, to je zbiera mnie. Nie trwa to ani jakoś specjalnie długo. A widzicie, coś tam obrażenia w walce wręcz żeśmy dostali, super. O, to wszystko dla mnie? Nie podoba mi się ta myśl, Spiderman, że demony wzięły mnie teraz na cel. Zadania robimy. Udać się do Monk Park. Hej, przygotowujemy kolejny materiał o Jeffersonie Davisie. Yuri, obserwuję plac budowy Fisk Construction. Ich sprzęt jest mocno zakurzony. Leży tam dla niepoznaki? Na to wygląda, ale jeszcze lepiej się przyjrzę. Spider-Man, nauczmy go szacunku do starszych i do fajniejszych odcieni. Wykonaj ja co? Trzy eliminacje, czy co tam było? Wracaj na ziemię! Chodźcie, załatwmy go wreszcie! Da się to gdzieś sprawdzić, co tam było napisane? Może z lotu czy eliminację? Dalej ludzie! Skończmy to! Jeszcze więcej? Przepraszam, ale darmowe pączki już się skończyły! Szef ma cię po dziurki w nosie! Jadę! Jak my mamy z tym walczyć? Bez paniki, damy radę! Chłopaki, powodzenia!
powoli! Promocje na Czarny Piątek jeszcze się nie zaczęły! Nie możemy dać się pokonać! Spidermanie, na ten plac budowy sprowadzono dość betonu, by wznieść dwa wieżowce. No nie gadaj. Przewożą narkotyki w betoniarkach? Tak podejrzewam, ale podejrzenia nie wystarczą. Potrzeba dowodów. To co tyle mają narkotyków, że aż mogliby z nich zbudować... Trafił mnie! Ale mamy przewagę! Podczas bujania się na pajęczynie... No to rzuty przedmiotami to raczej ogarnę, bo strasznie dużo ich zrobiłem. I kolejni! Nie pchajcie się! Każdym zajmę się osobiście! Już mi przedmiotów brakuje. Wszystkich nas nie załatwi! O, shit. Czekajcie, ciężki dzień! Łatwiej go zaciekać! Damy radę! Jak ci się podobało? Dobra, przyszedłem tu połapać bandytów i pożartować, a żarty mi się już skończyły! Uuuu! Ale tekstem walnął. Tak, mam go! Czego to cholerstwo jest zrobione? Rozproszyć się! Dobra, udało się. Kurde, ale walka była ostra, co? Yuri, oprychy Fiska i wszelkie potrzebne jakie dowody już czekają w mojej jakie sieci. Jakie plecaki, jaka znajdźka? Dobra robota. Fiskowi się wydaje, że będzie rządził zza krat, ale wkrótce zrozumie, czemu związki na odległość źle się kończą. No dobra, to trzy ciche eliminacje to... nam się nie udało. O, a to co to jest? A, powtórz. Nie. Broń Boże. Już mi palec boli. A może byśmy się coś ulepszyli? Możemy mieć jakieś kostiumy. I one mają jakieś różne moce i możemy sobie zrobić. Elektryczny cios naładowany.
Synchronizuje cząsteczki nas, by wyzwolić. Przywołuje Spider kumpla, który tymczasowo pomaga. Uwalnia. Nie wiem, czy któreś tu jest coś warte. Aha, bo ja mogę odblokowywać kolejne poziomy. Nie wiem w ogóle, co te rzeczy robią. Nie chcę mi się nawet grzebać w tym. Mam 3 punkty, robię 3 punkty. Wcisnę pół. Nie wiem, czy ja umiem idealny unik zrobić. Ten podoba mi się ta zwykła moc kostiumu, że mi szybciej przywraca te. No, znów grubolek. MJ miała rację. Tutaj aż roi się od demonów. Muszę załatwić tych gości, a potem się rozejrzeć. Patrzcie teraz. Cicho to zrobiłem, co? Dobra, to już wszyscy. Aha, tu są drzwi po prostu. Zamek antywłamaniowy. Takie stosuje się w bankach, a nie w zakładach recyklingu. Może uda mi się znaleźć źródło zasilania. Chyba mógłbym wyłączyć obwód. Potrzebuję elektrosieci. To mam przecież taką. Coś się ruszyło, ale chyba potrzeba trochę więcej prądu. Już. Obwód wygląda wciąż na stabilny. Może gdzieś w pobliżu jest kolejna skrzynka. Tak! Już prawie. Jeszcze tylko jedna. Jeszcze jedna. A to jest ta? Może tej jeszcze nie zrobiłem. Ach, tam jest jeszcze jakaś na pewno ścianie. Patrzcie, jak co się stało. Przeciążenie obwodu nastąpiło. Tak jest! Materiały wybuchowe z placu budowy Fiska. Pewnie to tam chcą zaatakować. Zaraz. To jest sztab wyborczy Osborna. W
Wszystkie trasy wychodzą z tego samego adresu. Broń z arsenału Fiska. Samochody pułapki? Ale numer. Nieźle, on już wszystko się dowiedział, ten Spider-Man. Mnóstwo zaawansowanego sprzętu. Może później mógłbym wyprodukować z tego własną broń. To nie jest wojna gangów. Demony okradały Fiska, żeby dorwać burmistrza Osborna. Hej, znalazłeś Lee? Nie, ale miałaś rację. Lee wykorzystuje to miejsce jako przykrywkę dla demonów. Produkcja bomb, przerzut broni... O Boże... I wygląda na to, że planują kolejny atak. Tym razem na sztab wyborczy Normana Osborna. Lee musi mieć jakiś zatarg z Normanem Osbornem. Znalazłem tu adres. Myślę, że to ich punkt zborny. Jak się pośpieszę, może zdołam ich powstrzymać. Bądź ostrożny. Juli, to ja. Szybko, jestem zajęta zgarnianiem ochrzanu od szefostwa. Martin Lee i demony planują kolejny atak. Tym razem na sztab wyborczy Normana Osborna. Jesteś pewien? Mieliśmy już tyle fałszywych śladów, że... Zaufaj mi. Wysyłam ci adres zakładu utylizacji odpadów. Tam mógłbym, znajdziesz wszystkie dowody. Jeździć na tym, na... Dobra, załatwię ewakuację tych biur. Ale jeżeli nie masz na racji, pociągu mógłbym jechać i na pewno by wtedy było super. Pewnie bym jakiś achievement dostał, jakbym się na pociągu przejechał. Czy dostałem zaproszenie do klubu? Tak. Ładnie działa i wygląda gierka jak na sprzęt za niecałe 2K. No, jest okej. Okay. Bardzo fajnie to jest optymalizowane wszystko. Consolidated Shipping. Dużo ich. Spróbuję to zrobić po cichu. Ale też z klasą. A ja myślę, że ich po prostu porozwalam. No może snajperów poniszczę po cichu, bo mnie denerwują. Mogę użyć tych rzeczy z centrum recyklingu. Nieźle! Uwielbiam walczyć z bandziorami ich własną bronią. I co? Pudła? I tak właśnie wygląda karmiczna sprawiedliwość. Uwielbiste. Osiedci już wiedzą. Dobra, walcie. Zdaje się, że to są. Ah!
I koniec, kurde, pozamiatałem typu. Co teraz? Lee tu nie ma. Lepiej zajrzę do środka. Znów mają tu plany, patrzcie. Wszystko na ścianie. Mają bazy w całym mieście. Co tu jeszcze można znaleźć? Jakieś tajne dokumenty, kurde. Faktura z warsztatu. Pale Horse Rides. Bardzo drogi ten przegląd. Jest jeszcze gorzej niż myślałem. Ci goście nie żartują. Opuść biuro, aha, bo ja wyszedłem za wcześnie. O, shit! Chińczyk boss. Jakby jeden zabójczy świecący bicz nie wystarczył. Nie wiem, czego się spodziewałem, ale na pewno nie tego. No i zginął, bo stanął na tym. O, shit. Hej, MJ. Chyba powstrzymałem atak demonów na sztab wyborczy Osborne. Nieźle. Znalazłeś Lee? Nie, ale znalazłem coś, co powinniśmy zbadać. Miejsce o nazwie Pale Horse Rides. Brzmi znajomo. Sprawdzę to i da się znać. Przedła, Chengshi! Wenfeng, Sandan! Zbegaj! Wszyscy Chińczycy, kurde, zostali pokonani. Schodzimy na miejsce. O nie! Jest kolejny! Mega Chińczycy. Odbezpieczyć! Tego nie grali. A to co to? Nie, to jeszcze co innego. Nie, 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 ten jest mój. No dobra. To Osborne? Likwiduję tego suki. Hej! Tak nie załatwiamy spraw! W tej dzielnicy! Kodę M1. Ej, ej! Zanim zaczniemy, kim wy do cholery jesteście? Kodes M1! Kodes M1! Czekamy na rozkazy! Przyjąłem zgłoszenie! Widzę go! Czekać na Silverbert! Ba.
Araba? O Jezu, będę musiał z nim walczyć. Niezłe wejście! Solidne 8 na 10. Dziewięć na dziesięć! Zostaw go! Pracuje z nami! Yuri, wyjaśnisz mi to, proszę? To Silver Sablinova, szefowa Sable International, prywatnej firmy ochroniarskiej. Opłaconej przez pana Osborna. Burmistrz ma teraz własną armię? Kiedy znowu wejdziesz mi w drogę, nie będę taka miła. Sabrina Silveranova. Pogadamy później. Międzynarodowy i ochroniarze z kosmosu. Hej, sorry za tę akcję z Sable. Powinnam ci była powiedzieć, ale wszystko działo się tak szybko. Spoko, nadal jesteśmy kumplami. Nie, nie jesteśmy. To nie było miłe. Dobra, Sable ma posłuch u burmistrza i... Ile mnie to punktów będzie kosztować? Ogromną władzę. Przeszukaliśmy adres od ciebie i znaleźliśmy dowody na planowany zamach, ale żadnych powiązań z Martinem Lee. Pracuję nad tym. Martin Lee teraz lupy rozdaje biednym pewnie. Hej, udało mi się znaleźć informacje o innych biznesach Martina Lee. Ma placówki w całym mieście. Ha, te punkty pokrywają się z mapą, którą znalazłem w tamtej firmie. Sprawdzę je. Informuj mnie, co w nich znalazłeś. Spróbuję to rozpracować. Dobra, lecę do gabinetu Lee Feast. Jak zbierasz plecak. Może dobra, dowiem się, dlaczego to robi i jakie ma dalsze plany. Dobrze, pozdrow ode mnie May. Czekaj, chyba nic jej nie grozi, co? Nie, Lee ma w głowie tylko jeden cel. Norman Osborn. Jest do domu? Proszę o meldunek z Little Tokyo. Placówkę oblegają demony. Dun, 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 dun. Peter. Skoro ty zastępujesz pana Lee pod jego nieobecność, to kto zastępuje ciebie? Nikt. Przydałaby mi się pomoc. Znasz kogoś? Właściwie tak. Nazywa się Miles Morales. Czemu to brzmi znajomo? Jego ojciec dostał medal w ratuszu. A. Gadaliśmy na pogrzebie. To nie jest głupi chłopak, tylko jest mu ciężko. Też znałam takiego chłopca. Pamiętam, że dobrze było się czymś zająć. Może mu to pomóc. To numer jego mamy. Dzięki. Zadzwonię. Hej, pan Lee się z tobą nie kontaktował? Nie, a co? Tak pytam. Mam jeszcze kilka minut wolnego, tak więc pójdę się rozejrzeć. Może się jeszcze tu przydam. O, nie musisz. Wiem, ale chcę. Muszę sprawdzić gabinet Lee. Dobra, idziemy, kurde, szpiegować w gabinecie Lee. On tam na pewno ma jakieś tajne dane. Pete, dobrze znów cię widzieć. No i jakoś leci. Gabinet jest zamknięty. Jak mam tam wejść? No ciekawe, po pewnie cichu. Będzie kratka w suficie. No właśnie, kratka w suficie. Tu idziemy do kibla. Nigdy nie widziałem tego pokoju. Wow, co jest? Kable wysokiego napięcia. Co potrzebuje takiej mocy? Dobra. Rozumiem, ale numer konta znajduje się w biurze pana Lee, które jest... Pomieszczenie, które widziałem z szybu, jest dokładnie za kapliczką. Rodzice Lee. Wygląda na to, że w ramce jest otwór na klucz.
Myślałem, że rodzice Lee go porzucili. Po co budować kapliczkę komuś, kto się ciebie wyrzekł? Dziennik Lee. Na pewno pasuje do zamka w portrecie. Patrzcie, jakiś dziwaczny zamek. Nie rozumiem, o co chodzi. Chyba jest git. Co znaczy chyba jest git? Aha. Ying i Yang. Yes. Rozumiem. Jest! 200 IQ, kurde. A, kolecy tam się nie wymądrze, jak ty już to widziałeś, nie? Co ty ukrywasz, Lee? Lee ma obsesję na punkcie masek. Jak u Junga. Musi udawać kogoś innego, żeby ujawniła się jego mroczna natura. Udawał demona, aż się nim stał. Wszystko dotyczy Normana Osborna, jego całej kariery. Lee miał na jego punkcie obsesję. Czuję, jak rośnie we mnie moc. Karmi się moim gniewem. Wow, to teczka, którą MJ znalazła w domu aukcyjnym. To może pomóc nam przewidzieć następny krok Lee. Devils, weź teczkę. Oddech diabła. Pokój pod napięciem, do niszczenia dowodów. Jeszcze jeden. Ale gdzie? Aha. Gdyby policja to znalazła, albo May, nie chcę myśleć, co by się stało. Dobra, jak ja mam stąd wyjść? Tak to jest z tymi wszystkimi fundacjami. One zawsze mają coś do ukrycia. Niby pomagają biednym, a później się okazuje, że chcą wysadzić miasto. Cześć, Peter. I uran skupują. Pan Lee. Nie wyjechał pan? Znalazłeś to, czego szukałeś? Martin, wróciłeś. Wezmę to. Dziękuję. Niestety zaraz muszę znowu wyjechać. Wpadłem tylko po kilka rzeczy. Słyszałeś o zamachu w ratuszu? Tak. Straszne. Peter tam był. Miał dużo szczęścia. Na wiecu Osborna? Od kiedy go lubisz? No, najważniejsze, że nic wam nie jest. Właśnie. Zamachowcy są na wolności. K-
Kto wie, co jeszcze planują? Myślę, że ani ty, ani my nie macie się czym martwić. Dopóki nie będziecie się kręcić tam, gdzie nie trzeba. No, będę leciał. Kiedy wracasz? Gdy wszystko załatwię. No i co? O shit. Czekajcie! On jest mistrzem, tym człowiekiem, mistrzem bezdomnych. Zaraz chciał mi Piotr, czemu bijesz bezdomnych? Peter wyszedł na zewnątrz, pobił bezdomnych, którzy czekali na zupę i co ciocia zaraz będzie, kurde, miała przykre. Przykra akcja będzie, przykra sprawa. Ty, patrzcie, jaki tam jest wielki budynek, to jest ten budynek Avengers, czy to jakiś inny? Patrzcie na to. Dwa słońca się odbijają, nieźle. Nie wiedziałem, że tyle słońc mamy. Kapitan Watanabe? Wreszcie mam dla ciebie dowody. Jedź do ośrodka Fist w Chinatown. Ktoś mówił Sushi, bo tu masz misję miłą poboczną. Panią super. O nazwisku May Parker. I różne dziwne rzeczy w gabinecie Lee. Ale słuchaj, on Howard! Kopelat! Jak tam PG? Kiepsko się dzisiaj czuję. Tęskni za kuzynami. Mamy za sobą burzliwy okres. Właściciele budynku, w którym mieszkaliśmy, przeznaczyli go na coś innego i musieliśmy się przenieść do Fist. Tak mi przykro. Właściciele domów w Nowym Jorku bywają bezduszni. Kiedy wyrzucili mnie z mieszkania, wypuścili wszystkie moje ptaki. Tylko Pidgey mnie odnalazł. Próbowałem znaleźć resztę, ale noga mi doskwiera i w ogóle... Super misja poboczna. Warto było brać. Będziemy łapać kręcę się po mieście. Może ja ich poszukam. A, widzicie, gołębie Howarda. Naprawdę? O rany. Dziękuję. Zadzwoń, jeśli któregoś znajdziesz. Okej. Okay. Panie, ja uwielbiam takie misje. Hej, Yuri, mam dla ciebie dowody. Idź do ośrodka Fist. Co takiego znajdę? Miłą panią o nazwisku May Parker. I różne dziwne rzeczy w gabinecie Lee. Ale słuchaj, on planuje kolejny atak. Gdzie? Kiedy? Nie, jeszcze nad tym pracuję, ale chyba użyję czegoś o nazwie... Te kamery nie są tanie. Jeśli Felicia jest spłukana, czemu je wszędzie zostawia? Uwielbiam, kiedy mnie ścigasz, pająku. Może kiedyś nawet dam ci się złapać, ale nie dziś. Ha! Black Cat lubi grać w różne gierki, zwłaszcza ze mną. Hej, Yuri, mam dla ciebie dowody. Idź do ośrodka Fist. Co takiego znajdę? Miłą panią o nazwisku May Parker. I różne dziwne rzeczy w gabinecie Lee. Ale słuchaj, on planuje kolejny atak. Gdzie? Kiedy? Nie, jeszcze nad tym pracuję, ale chyba użyję czegoś o nazwie Oddech Diabła. Brzmi destrukcyjnie. Co to jest? To substancja stworzona przez Oscorp. Pewnie jakaś broń biologiczna. Mam całą teczkę informacji na jej temat. Na razie je zatrzymam. Wyślę kopię, gdy tylko będę mógł. Okej, sprawdzimy jego biuro. Jeśli wszystko się potwierdzi, wystawię list gończy. MJ, cześć. Tak, tylko dzwonię. Hej, Peter, oddzwonię później, dobrze? To cię powinno zainteresować. Zaraz, dlaczego szepczesz? Jestem trochę zajęta. Może pogadamy przy kolacji, nie? O, jasne! Mogę coś upichcić. Super, na razie. Czekaj, pamiętasz, jak mówiłaś mi o dotyku, którym Lee może skażyć ludzi? Chyba widziałem go w akcji. Jak to? Właśnie zaatakowali mnie zupełnie mili bezdomni ludzie. Tyle, że mieli takie... błyszczące oczy. A pamiętam, że Yuri mówiła mi coś podobnego o strażniku, który wypuścił Shockera. Więc Shocker jednak działał dla Lee? Wszystko jest powiązane. To nie wszystko. Ale może pogadamy przy kolacji? Tak, na razie. Kolacja. Dobra, miałem... Co by tu upiścić? Kurde, weź zrób makaron z parówkami, keczupem, no, chłopie, co się będziesz
Ciekawe, co ona by ci ugotowała. Pewnie nic, bo nie potrafi. Tu Centrala Table. Dzień dobry, doktorze. Co słychać? Parker! Wspaniały... Kiedy Harry odbywał staż w Oscorp, próbowałem tam stworzyć prototypową płynną sieć. Nie udało się. To miejsce zawsze przynosiło mi pecha. I po to mam ten trójkąt nacisnąć, żeby takie coś usłyszeć? W ogóle mnie to nie interesuje. Cześć, doktorze. Przepraszam. Co tam? Parker! Wspaniałe nowiny! Chodź do laboratorium! Teraz? Nadeszła moja wielka chwila. Muszę ci to pokazać. Ekstra, ale jestem już umówiony. Mogę wpaść później? Wszystko może poczekać. Musisz to zobaczyć, Peter. Dobrze, już się robi. Ciekawe, czy to znaczy, że znów mam pracę. Ruda to nie musi umieć gotować, jak jest ładna. Właśnie o to chodzi, że nie, ludzie, no. Uroda przemija. A umiejętność gotowania pozostaje. Peter, chciałem się tylko upewnić, że wciąż jesteś dostępny. Nie mogę ci jeszcze zapłacić, ale pociągnąłem za kilka sznurków i przez jakiś czas jeszcze będziemy bezpieczni. Jeśli uda nam się stanąć na nogi, nowa wersja projektu przyciągnie poważnych inwestorów. Szykuj się. Trzymam kciuki, doktorze. Nie, muszę go złapać. Kogo? Warto korzystać ze swoich talentów. Mam cię! Ha, gołębia złapałem. Hej, Howard. Chyba znalazłem jednego z kuzynów Pidgeego. Szare plamki. Właśnie zapaskudził mi kostium. Clarence, mały... Clarence. MJ się nie starzeje, jak widać, od 100 lat taka sama. Może, a może to jest zawsze inna MJ. Może on nie tylko nazywa MJ i bierze rudę, lubi. A tak, to zauważcie, że w każdym filmie, w każdym komiksie inaczej wygląda. Cześć, doktorku. Witaj, Peter. Będę za moment. Wow, ile nowych rzeczy. Musimy popracować nad organizmem. Skąd masz cały ten sprzęt? Obdzwoniłem wielu ludzi. Wziąłem kilka pożyczek. W zasadzie zaczynamy od nowa, ale tym razem będzie inaczej. Były cyngiel mafii i chodzący czołg. Rhino ma na koncie tyle z nich. Walcher jest chyba najmądrzejszy z nich wszystkich. Rzecz jasna, będę tęsknił za tym ponurym grymasem. Elektro był pierwszym łotrem z supermocami, z jakim walczyłem. Jak ostatnio walczyłem ze Skorpionem, zapytał, czy wiem, jak wygląda w środku moja czaszka. I zaproponował, że mi pokaże. Zgrywus. Nie próżnujesz? To dopiero początek. Wiesz, do tej pory postrzegaliśmy protezy z niewłaściwej perspektywy. Po co ograniczać się do naprawiania ludzi, skoro możemy ich ulepszyć? Okej, to powinno zadziałać. Gotowy? A, chemiczne albo hakowanie? No pewnie mógłbym zrobić. I zgniecie kubek założę się, albo jebnie muszczała. W porządku? Niech to! To twoja wina, Normanie, ty cholerny! No to już wiem, na kogo pan nie zagłosuje. Przepraszam. Mam skłonność do kiepskich żartów, kiedy się denerwuję. To dobry żart, Parker. Po prostu trochę przesadziłem z reakcją. Nie, wcale. Może pan odpocznie, a ja posprzątam i przygotuję kolejny test.
To... nie chcę być wścibski, ale... pan i Norman chyba dobrze się znacie. Poznaliśmy się w koledżu. Polubiliśmy się. I założyliśmy firmę. Norman, chcieliśmy zmieniać świat, ale w inny sposób. Zaraz. Zaczynał pan pracę w Oscorp? Byłem nawet jednym z założycieli. Początek nazwy pochodzi od naszych nazwisk. Dodaliśmy korp i... no, wyszło zgrabnie. I czemu pan odszedł? Norman miał obsesję na punkcie genetyki. Rozpoczął projekt, moim zdaniem nieetyczny. A potem... w każdym razie było coraz gorzej. Odszedłem w zamian za odprawę. Ale nie wystarczyła mi na długo i musiałem polegać na dotacjach. Jeśli ten projekt nie wypali... Spokojnie. Wypali. Zaraz to przygotuję. Zaparzę świeżej kawy. Przeprowadź diagnostykę systemu sterowania. Mogło dojść do zwarcia. Kurde, cza. Zwarcie. Niedobrze. Muszę przekierować ten obwód. To tam ma być 5? No co mi to da? Aha, bo ja mogę jeszcze wklejać takie. Aha, to mi nic nie da. Nie wiem, czemu tu mogę dać obwód. Tym nie mogę kręcić, tym nie mogę. Aha, dobra, tu mogę przekręcać. No i git. No i co daje? 5. 9 minus 4. No, czyli... Może ty spróbuj. To chyba działa. Nowy cel, interfejs neuronowy. To sporo pracy jak dla jednej osoby. Da pan radę? Najwyraźniej nie, sądząc po tej wpadce. Nie znalazłem jeszcze pracy. Nadal nie mam. Wiem. To nic. Poradzę sobie. Na co komu kasa, kiedy zmienia się świat, co? Za zmienianie świata. Nieźle. Nieodebrane połączenie od Mary. Doktorze, muszę uciekać. Wrócę później. Nie martw się, robota nie zając, nie ucieknie. A to co? A to co? To żeśmy mieli, to jest hakowanie chyba. Patrzcie. Fajnie. Sterownik logiczny do mikrokabli, o którym mówił doktor. Dobra, czyli możemy, musimy 4 uzyskać, czyli... minus 1, minus 1. Czyli tu bym dał 3. Tu bym dał 3, a tu bym dał minus 1. I tu bym, nie wiem, też dał minus 1. A resztę to bym sobie po prostu połączył.
To jest super. O wiele bardziej prosta SI, która z czasem będzie zwiększać funkcjonalność protezy. Witamy w przyszłości. Czyli na przykład 8 minus 4, nie? Aha, bo ja mogę zrobić 6. Mogę zrobić albo 6, albo 7. No to 7 minus 3. Czyli minus 1. Minus 2. 4. 3, nie? Mogli zostawić tylko te, które... Czekaj, co się... Jak? Aha, bo tam były jakieś startowe. Nie rozumiem, coś ja źle coś zamontowałem? Teraz proteza ma malutki mózg. Spoko. Trochę strasznie. Doktor ostro zabrał się za ten interfejs. Dobra, musi z tego wyjść 3. A mamy tak, plus 3. Musi przejść tu. Tu nic nie możemy zrobić. I tu, czyli 1 minus i 2 plusy. Czyli na przykład 3 plus... I są dwie opcje, 3 plus 5 albo 3 plus 6. To albo 9. Minus 6 nie da się. Albo 8. Coś tu się nie zgadza, bo tu za mało jest minusów. Nie, wiecie o co chodzi. Tu jest w ogóle jakiś rozdzielacz. O shit. Aha. Co dodaje taki rozdzielacz? A może tu trzeba taki rozdzielacz dać? Jak to teraz złączyć? Czy wystarczy po prostu? Aha, nie, bo tu już jest plus 3. No, to nie rozumiem w ogóle. To chyba takie dla zmyłki było. Nie do końca stabilne. Trzeba ulepszyć ten projekt. Dobra. Coś jeszcze tu było? Tu jeszcze cząsteczki chemiczne powinny być. Nasz pierwszy królik doświadczalny, kapral Texidor, stracił rękę na misji i teraz chciałby móc tylko znów przytulić córkę. Gdzie było to laboratorium chemiczne? Tu? A to są w ogóle wszystkie dostępne? O, to mi się chyba nie chce jednak wszystkich robić. Co doktor z tym robił?
Pięknie. Kolejny potencjalny materiał do kontaktu z protezą. Czekajcie, bo tu jest jakieś... Aha, można zrobić może tak. Bo zaraz już on tą rękę zrobi. O, hydrożelowy polimer. Wygląda obiecująco. Powinien się świetnie łączyć z tkanką. Nieźle. Widzicie? Ten doktor tam siedzi, wymyśla. Przychodzi Spider-Man. Co doktor sobie wszystko robił? On sobie wszystko sam wynajdzie. Widzicie, już próbują mnie zmylić. Świetne przewodnictwo, ale nie wiem jak z wytrzymałością. Może się łatwo rozwarstwiać. Zrobimy zaraz najtrudniejszą. Zobaczymy, co, czy to jest wyzwanie dla nas. Biozgodność grafenu. Zgodność grafenu. I co wy na to? Uczyliście się o tym w szkole? Jasne, że się nie uczyliście. Nie najlepiej. Na dość wysoka cytotoksyczność. Nie wiem, czy użyłbym tego do połączenia z tkanką. Idziemy teraz hardcore. Teraz będzie trudne. Jakiś rodzaj polimeru. Samonaprawialny polimer to coś wytrzyma niemal wszystko. Wytrzyma niemal wszystko. Polimer amorficzny, kolesy. Doktor eksperymentuje z nanoprzewodnikami. Wszystko. Hmm.
Ekstra. No ja chyba jestem po chemii. Ceramika z tlenków złożonych. Idealny przewodnik typu drugiego. Nagrzewa się, ale może nada się na zewnętrzny kontroler. Ten doktor mnie po stópkach powinien całować za takie haksowanie tutaj. Grafen. Ale struktura jest wyjątkowa. Co to jest? Teraz spróbujmy to od prawej zrobić. Na pewno muszę mieć to i te dwa prawe. Aha, bo ja mogę mieć. O. Dobra, to teraz tego kombinujmy. Haker. No właśnie, jestem bezdomny, robię za free, a koleś jakieś wynalazki ja nie wynajduje. Jest pokryte nanokratką, ale mocne. To może być świetny element strukturalny protezy. Ciekawe, czy coś za to dostanę, że jestem taki robi mądry. Robi testy biozgodności nanorurek węglowych. Tak, nie? Masakra. Jezu. Od razu się czuję mądrzejszy. Jest zła opcja na powierzchnię styczną tkanki, ale chyba można znaleźć lepszą. Nieźle, panie doktorze, co pan na to w takim razie? Już jakiś kostium za to kupimy. Patrzcie, moglibyśmy mieć taki. Niech gra muzyka. A moglibyśmy się na przykład sieć ulepszyć? Jak to się odblokowuje? Czy żetonów przestępstw mam za mało? Nie, no mam 13. A czemu mam zablokowane? Wszystkie mam zablokowane. To się jakoś odblokowuje specjalnie? Czy o co chodzi? O, mogę mieć tą umiejętność.
pierwszy poziom odblokuj. Tak? Ja mam coś takiego? Aha. Super. To już wszystko wydałem na wyrzutnie sieci. Super. To tak trzeba żyć. Dobra, moi drodzy, przerwa. Przerwa, bo tu przygody się dzieją.